To był bardzo ważny dzień dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostródzie. 27 kwietnia placówce nadano imię Janusza Korczaka oraz przekazano sztandar. Podczas uroczystości miało miejsce symboliczne wbijanie gwoździ w drzewiec chorągwi przez fundatorów oraz przyjaciół szkoły. To między innymi uczniowie i przedszkolaki wybrali zacnego patrona, no i udowodnili wielokrotnie swoją nauką i zachowaniem, że w pełni zasługują na imię i sztandar Janusza Korczaka. I myślę, że zarówno nauczyciele szkoły, jak i przedszkola podołają temu wyzwaniu, dość trudnemu, jakie maluje nam droga Janusza Korczaka. Pisarza, filozofa, pedagoga, ale przede wszystkim człowieka, który w dziecku widział partnera. My też tacy chcemy być. Dziękuję. Zespołowi szkolno-przedszkolnemu od teraz przyświeca hasło: nie ma dzieci, są ludzie. Cytat Janusza Korczaka jest adekwatny do działań placówki, którą od lutego 2013 roku prowadzi Iwona Lisowska. Przypomnijmy, szkoła była bliska likwidacji. Obejmując urząd, miałam w szkole 144 dzieci, natomiast na dzień 1 września 2015 roku będzie ich 300. Setka dzieci jest w przedszkolu i prawie 200 dzieci w szkole. Piątka za 2 lata będzie obchodzić 70-lecie istnienia i tym bardziej cieszy fakt, że w końcu starania grona pedagogicznego przyniosły tak wymierne efekty w postaci sztandaru i nadania placówce imienia.